Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś trzeci dzień szczepień przeciwko koronawirusowi. Rząd rozprowadza 300 tysięcy kolejnych dawek po 250 szpitalach węzłowych. Wczoraj stanowisko w sprawie szczepień zajęła konferencja Episkopatu Polski. Pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 dotarły do Polski w nocy z piątku na sobotę. To transport liczący 10 tysięcy dawek. W niedzielę ruszyły już szczepienia. Szczepionki trafiły do ponad 70 szpitali węzłowych. Drugi transport, który na lotnisku w Warszawie wylądował wczoraj, trafi już do 250 placówek. Przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek. I rozpoczynamy dystrybucję. Po nowym roku pierwszy z koncernów farmaceutycznych, który rozpoczął dystrybucję szczepionki, ma dostarczać do Polski 300 tysięcy dawek tygodniowo. W pierwszej kolejności zaszczepić mogą się medycy i pracownicy służby zdrowia. W drugiej połowie stycznia mają ruszyć szczepienia służb mundurowych i seniorów. W kampanię promującą szczepienia angażują się obecny marszałek Senatu Tomasz Grodzki i były marszałek Stanisław Karczewski. Zaszczepimy się wzajemnie z marszałkiem Tomaszem Grodzkim. Wspólnie będziemy zachęcać do szczepień przeciwko COVID-19. Obaj politycy są lekarzami. Mają zaszczepić się w szpitalu MSWiA w Warszawie dziś przed godziną 20. Na co dzień dzieli nas wiele, prowadzimy ostry spór polityczny, ale w obliczu pandemii zdrowie i życie Polek i Polaków muszą być ponad politycznymi podziałami. Dziś w całej Polsce trzeci dzień szczepień. Wczoraj nad tematem szczepionek pochylili się księża biskupi. Zespół ekspertów do spraw bioetycznych konferencji Episkopatu Polski wskazał, że decyzja o szczepieniu to wybór każdej osoby, dokonany przez nią w sumieniu. W dokumencie Episkopatu podjęty został temat wykorzystania przy produkcji szczepionek linii komórkowych pochodzących z tzw. aborcji. Katolik nie może brać udziału w produkcji takiej szczepionki. Może się jednak zaszczepić, jeśli nie ma dostępu do innych szczepionek, wolnych od zastrzeżeń etycznych. Korzystanie z niegodziwie wyprodukowanych szczepionek nie może być zatem, wyraźnie to podkreślamy, utożsamiane z akceptacją dla aborcji. Wymóg ten zostaje wzmocniony przez fakt, że dana osoba w żaden sposób nie uczestniczy w procesie produkcyjnym takich szczepionek, i daje swoją postawą, swoimi słowami, swoją postawą zdecydowany wyraz dezaprobaty dla aborcji. W dokumencie Episkopatu czytamy, że nie jest rzeczą pewną i powszechnie wiadomą, z jakiej technologii korzystają poszczególne firmy farmaceutyczne przy produkcji szczepionek. Początek szczepień to nie koniec pandemii. Resort rodziny i polityki społecznej przypomina seniorom, by nadal ograniczali wychodzenie z domu. Szczepienia wśród osób starszych mają ruszyć w drugiej połowie stycznia. Blisko 8 tysięcy przypadków koronawirusa i 307 przypadków śmiertelnych to najnowszy bilans pandemii. Najwięcej zakażeń COVID-19 odnotowano dziś na Mazowszu, blisko 1000. Apel o odpowiedzialność pozostaje niezmienny. Cały czas zachęcamy, prosimy osoby starsze o pozostawanie w domu, abyśmy przede wszystkim wszystkie obostrzenia, które są wprowadzane przez nasz rząd, pana premiera Mateusza Morawieckiego, skutecznie respektowali. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, zapewniając, że resort, którym kieruje, nie pozostawi seniorów bez pomocy. Czego dowodem jest Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Na razie jedynym skutecznym sposobem na walkę z pandemią jest szczepionka, mówi minister. To tak naprawdę doprowadzi do tego, że skutecznie możemy tego niewidzialnego wroga zwalczyć. Od niedzieli szczepione są osoby z tak zwanej grupy zero. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki, a także pracowników szpitali czy przychodni. To także pracownicy m.in. ośrodków pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych. Termin zgłoszeń dla osób chcących się zaszczepić został wydłużony do 14 stycznia. Od 15 stycznia ruszą szczepienia dla tej pierwszej grupy, czyli dla osób powyżej 60 roku życia, ale także dla mieszkańców domów pomocy społecznej i
szczepienia te będą sprawnie wykonywane, aby przede wszystkim tą grupę zabezpieczyć i skutecznie, abyśmy mogli z wrogiem walczyć. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 miliona dawek szczepionki. Zgodnie z zapowiedziami każda osoba, niezależnie od tego, czy jest ubezpieczona, może leczyć się na COVID-19, podlegać bezpłatnej diagnostyce i uzyskać bezpłatne szczepienie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiada, że prawdopodobnie w styczniu opublikowany zostanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego lepiej chroniący ludzkie życie. Wtedy też ma pojawić się uzasadnienie orzeczenia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego chroni przed śmiercią dzieci chore i niepełnosprawne. Od momentu jego ogłoszenia minęło już kilka tygodni, a do tej pory nie wszedł on w życie. Publikację wyroku wstrzymał obóz władzy. Od tego czasu regularnie słyszymy, że orzeczenie zostanie opublikowane wtedy, kiedy pojawi się uzasadnienie. Powtórzył to dzisiaj na antenie Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. My czekamy na to. Na to uzasadnienie. Ja myślę, że to już niedługo nastąpi. Sam się trochę dziwię, że Trybunałowi zajmuje to tyle czasu, ale przypuszczam, że to właśnie będzie kwestia gdzieś stycznia. Każdy dzień zwłoki utrzymuje w porządku prawnym tak zwaną przesłankę eugeniczną, która w praktyce jest selekcją ludzkiego życia. Na jej podstawie w polskich szpitalach przez lata zabijano dzieci, u których wystarczyło podejrzenie choroby. W tej grupie najwięcej przypadków tak zwanej aborcji dotyczyło dzieci z zespołem Downa. Wciąż nie ma decyzji PiSu, co dalej z projektem prezydenta Andrzeja Dudy. Inicjatywa głowy państwa chroni dzieci z zespołem Downa, ale pozwala na zabijanie dzieci podejrzanych o najcięższe schorzenia. W praktyce po wyroku Trybunału projekt prezydencja jest liberalizacją tzw. aborcji. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z Konfederacją zaproponowało na to stanowisko profesora Roberta Gwiazdowskiego. Jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z naszymi politycznymi partnerami w tym dziele, o tym powiedzą koledzy z Konfederacji, zgłaszamy osobę pana profesora Roberta Gwiazdowskiego na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze w sierpniu, przed pierwszym terminem zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich, prezes Janusz Korwin-Mikke zwrócił się do przewodniczącego Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją zgłoszenia wspólnego, niezależnego od naszych ugrupowań, kandydata na tę funkcję. Rzecznik Praw Obywatelskich ma być rzecznikiem nie jakiejś strony konfliktu politycznego, tylko wszystkich obywateli. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová przekonuje, że nowy mechanizm łączący wypłatę unijnych środków z praworządnością może zostać zastosowany przeciwko Polsce i Węgrom. W ocenie czeskiej polityk konkluzje ze szczytu unijnych przywódców nie ograniczają Komisji. Przy uchwalaniu unijnego budżetu Komisji Europejskiej udało się przeforsować mechanizm łączący wypłatę środków z praworządnością. W ocenie premiera Mateusza Morawieckiego wystarczającą ochroną przed odbieraniem Polsce unijnych pieniędzy są konkluzje Rady Europejskiej. Wytyczają one ścieżkę, w jaki sposób ma być realizowany nowy mechanizm. Można mieć jednak wątpliwości, czy zapisy tych konkluzji będą przestrzegane. Wątpliwości nie rozwiała dyskusja w Parlamencie Europejskim. Inne stanowisko niż premier polskiego rządu przedstawia po raz kolejny wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. Już teraz wiadomo, że od początku przyszłego roku będziemy zajmować się wdrażaniem rozporządzenia w sprawie mechanizmu praworządności, a więc także Polską i Węgrami. Powiedziała Věra Jourová w wywiadzie, jakiego udzieliła niemieckiej prasie. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej mówi, że rozporządzenie o praworządności otwiera drogę do nowych sankcji. Wskazuje jednak, że potrzebna jest ogromna praca, aby skorzystać z możliwości cięcia środków. W ocenie Komisji Europejskiej konkluzje ze szczytu unijnych przywódców w żaden sposób nie ograniczają stosowania mechanizmu o praworządności, wskazuje profesor Tomasz Grosse z Instytutu Sobieskiego. Rozporządzenie będzie przez Komisję stosowane w całej rozciągłości i Komisja Europejska zupełnie inaczej rozumie konkluzje Rady Europejskiej niż na przykład przedstawiciele polskiego rządu. Przed takim scenariuszem ostrzegała Solidarna Polska, przypomina europoseł Patryk Jaki. To jest po prostu coś niesamowitego, że
pani z rządu czeskiego, pani komisarz z rządu czeskiego, który ma ogromne problemy z korupcją, z tego rządu, który ma ogromne problemy z korupcją, chce pouczać Polskę w sprawie praworządności. Kompromis wokół unijnego budżetu miał zakładać, że Komisja Europejska powstrzyma się od stosowania mechanizmu do czasu zbadania go przez TSUE. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała już jednak, że rozporządzenie będzie stosowane od razu już po nowym roku. Od 1 stycznia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zostaną formalnie połączone. W ich miejsce powstanie jeden resort – Ministerstwo Edukacji i Nauki. Rozporządzenie w sprawie powstania Ministerstwa Edukacji i Nauki podpisał premier Mateusz Morawiecki. Nowym resortem pokieruje Przemysław Czarnek, który urząd objął już 19 października. Wraz z połączeniem ministerstw także niektóre departamenty zostaną połączone. Kilka takich, które się pokrywały w obydwu resortach, jak na przykład Departament Współpracy Międzynarodowej, będą połączone. A te, które są tematycznie związane z danym resortem, działem administracji rządowej, bo pamiętajmy, że pozostają dwa działy administracji rządowej, edukacja narodowa i nauka i szkolnictwo wyższe, te będą oddzielnie funkcjonować. Po połączeniu ministerstw zmieni się także liczba wiceministrów. Zmieni, spadnie ona chyba do łącznie z 10 osób kierownictwa do 8-7 osób kierownictwa. Do tej pory nie zapadła jeszcze decyzja, który budynek będzie oficjalną siedzibą ministra Czarnka. Minister Edukacji i Nauki ma urzędować zarówno w gmachu przy Alei Szucha, jak i w gmachu na ulicy Chorzej. Polscy skoczkowie ostatecznie wystartują w pierwszym konkursie rozpoczynającego się dziś turnieju czterech skoczni. Dzisiejsze testy całej reprezentacji dały negatywne wyniki. Wcześniej w sprawie interweniował rząd i Polski Związek Narciarski. Wczoraj rano z Oberstdorfu dotarły do nas informacje o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 u Klemensa Muranki. Wkrótce potem zapadła decyzja o wykluczeniu całej polskiej kadry z pierwszego konkursu turnieju czterech skoczni. Polacy nie dawali za wygraną, zwłaszcza że kolejny test u Klimka wyszedł już negatywny. Tak na postawę organizatorów reagował Kamil Stoch. Kamil Stoch napisał o cyrku i rzeczywiście pojawiły się porównania z sytuacją z Engelberga. Wtedy w kadrze niemieckiej pozytywny wynik uzyskał Karl Geiger. Nikt jednak nie mówił o wykluczeniu całej reprezentacji. Działo się tak teraz wobec Polaków. Na pewno nie zostawimy tego tak bez echa i poczują przede wszystkim, co to jest Polska i że skoki to jest, jakby można powiedzieć, zimowy sport narodowy. Po drugim negatywnym wyniku Klimka Muranki Polacy grozili protestem. Bez naszych zawodników odbyły się kwalifikacje. W sprawę zaangażowany został rząd. Nie możemy lekceważyć zagrożenia wynikającego z epidemii, ale nie może być też zgody na rażącą niesprawiedliwość, jaka spotkała naszą reprezentację skoczków narciarskich w rozpoczynającym się za chwilę konkursie czterech skoczni. Napisał premier Mateusz Morawiecki, presja miała sens, bo organizatorzy wycofali się z decyzji o wykluczeniu polskich zawodników. Nasza reprezentacja zostanie jeszcze raz przebadana szybkimi testami. Jeżeli będzie wynik negatywny, to o 14.30 dostaniemy skok treningowy tylko Polacy. O 15.00 seria próbna i o 16.00 konkurs. Najważniejsze, że wystartujemy. To wpis wicepremiera Piotra Glińskiego z wczoraj. Dzisiaj rano testy u polskich skoczków ponownie dały wynik negatywny. To znaczy, że biało-czerwoni dzisiaj rozpoczynają rywalizację w turnieju czterech skoczni. Przed rokiem w imprezie triumfował Dawid Kubacki. Czy Argentyna wystąpi przeciwko życiu? Dziś w tamtejszym Senacie odbędzie się głosowanie w sprawie projektu zezwalającego na tak zwaną aborcję do 14 tygodnia ciąży. W pierwszej połowie grudnia propozycję przyjęła Izba Niższa Kongresu. Pierwszy krok w kierunku cywilizacji śmierci Argentyna zrobiła już 11 grudnia, kiedy to po 20-godzinnej debacie i przy zaledwie 14 głosach przewagi tamtejsza Izba Deputowanych zatwierdziła projekt ustawy zezwalający na tak zwaną aborcję do 14 tygodnia ciąży. Tenemos el derecho a poder
Mamy prawo decydować o swoim życiu, o tym, czy chcemy mieć dzieci, a jeśli chcemy je mieć, to ile ich chcemy. Jeśli zdecydujemy się na przerwanie ciąży, mamy prawo zrobić to samodzielnie i swobodnie. Swój sprzeciw wobec dzieciobójczej ustawy wyrażają środowiska katolickie i pro-life, które wychodzą na ulicę z błękitnymi transparentami, zachęcającymi do opowiedzenia się za życiem i mówiącymi wprost, czym jest tak zwana aborcja – morderstwem. Argentyńskich obrońców życia wspiera papież Franciszek, który w specjalnym liście podkreślił, że problem aborcji nie jest wyłącznie kwestią religii, ale etyki ludzkiej ponad wszelkim wyznaniem religijnym. Teraz ustawą zajmie się Senat. $2000 to jednorazowe wsparcie, jakie w dobie pandemii koronawirusa otrzyma niemal każdy Amerykanin. Wczoraj Izba Reprezentantów przyjęła postulat prezydenta Donalda Trumpa o zwiększeniu pomocy. Przyjęty przez Izbę Reprezentantów, w której większość ma Partia Demokratyczna, pakiet pomocowy jest adresowany do przedsiębiorstw i pracowników odczuwających skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Każdy głos Republikanów przeciwko tej ustawie jest głosem ignorującym trudności finansowe, z jakimi borykają się rodziny, i odmówieniem Amerykanom pomocy, której potrzebują. Mówiła przed głosowaniem przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Prawo do wypłaty $2000 miałyby osoby, które zarabiają mniej niż $75000 rocznie lub małżeństwa zarabiające mniej niż $150000 rocznie. Osoby o dochodach powyżej $75000 traciłyby po $5 ze świadczenia za każde 100 zarobione. W niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał przyjęty wcześniej przez Kongres pakiet pomocowy. Przez kilka dni groził on zawetowaniem pakietu, domagając się, by świadczenia Amerykanów wzrosły z $600 do $2000. Zmobilizowało to demokratów z Izby Reprezentantów do forsowania zmiany. Przeciwni ustawie byli Republikanie. Jest to nieskuteczne i słabo ukierunkowane podejście do pomocy Amerykanom w potrzebie. Jest to ewidentnie polityczny manewr w ostatniej chwili prezydenta i ekstremistów po obu stronach spektrum politycznego, którzy byli w dużej mierze nieobecni podczas miesięcy bardzo trudnych negocjacji. Dziś przyjętą ustawą ma zająć się Senat. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.